Witam w kolejnej odsłonie Szkoły Partyzantów. W tym filmiku przedstawię nóż K-Bar 1211. Na początek trochę danych technicznych. Długość całkowita noża 29,7 cm. Długość klingi 17,8 cm. Waga noża około 300 g podana przez producenta. Ostrze typu clip point, charakterystyczny kształt, serrated, czyli częściowo ząbkowane. Stal, z jakiego wykonany jest nóż, to stal 1050 Crovan. Jest to stal wysokowęglowa. Rękojeść wykonana z antypoślizgowego kratonu G. Nóż ten jest unowocześnioną wersją noża K-Bar 1217, która... Wersja tamta była znana już z czasów wojny wietnamskiej. Różni się on przede wszystkim tym, że rękojeść tego noża jest wykonana z kratonu G. Jest to tworzywo antypoślizgowe, które sprawdza się we wszelkich warunkach atmosferycznych, zarówno przy wysokiej wilgotności, przy mrozie. Jest odporne na wodę, jest odporne na sól. Nie niszczy się tak, jak niszczyła się skóra z noża 1217. To tworzywo zapewnia pewny chwyt w wszelkich układach, zarówno górnych, jak i dolnych. Nóż trzyma się bardzo dobrze i pewnie, zarówno gołą ręką, jak i w rękawiczkach. Chwyt, jak widać, jest dosyć duży, a więc dopasuje się do ręki średniej, jak i dłużej. Nie będzie problemów z trzymaniem. Nóż ten wykonany jest z jednego kawałka stali, co widać w gardzie noża. Tutaj jest to ta sama stal co w klindze. Ząbkowane ostrze, tak, jedni są za i jedni przeciw. Ja wolę ostrze ząbkowane częściowo, ponieważ ułatwiają cięcie lin, sznurów, cięcie gałęzi. Jest to pewnego rodzaju udogodnienie przy cięciu właśnie tego typu rzeczy. Co dalej? Czarna powłoka antyodblaskowa. No widzimy, że spełnia swoją rolę, ponieważ przy słońcu odbicie światła jest dosyć znikome. Jednakowoż powłoka ta, przy większym zbliżeniu widać, powłoka ta może ulec ścieraniu po pewnym czasie. Aczkolwiek nóż ten ma już 5 czy 6 lat, no i jak widać, powłoka trzyma się całkiem nieźle. Najbardziej narażona na ścieranie jest na krawędziach szlifu. Dobrą zaletą tego noża jest ten stalowy jelec, który tu widzimy, który chroni rękę przed sunięciem się na ostrze. Jak widać, jest on dosyć szeroki i tak samo w każdym chwycie chroni naszą rękę. Garda na końcu noża chroni przed wysunięciem się noża z ręki. Jest ciężko go wyciągnąć, nawet gdybyśmy się chcieli z kimś siłować, lub gdy próbujemy wyciągnąć nóż wbity chociażby w drzewo. Co dalej? Stal 1095 według moich obserwacji jest stalą dosyć twardą. Daje się ostrzyć najlepiej tylko ostrzałkami diamentowymi, dosyć twardymi. Lecz stal ta nie charakteryzuje się dużą odpornością antykorozyjną. Możemy zauważyć, nie wiem czy widać to na filmiku, we wgłębieniach tego ząbkowania rdzawy nalot. Dzieje się tak, gdy wsadzimy mokry albo wilgotny nóż do pochwy i zostawimy go tam na dłuższy okres. Wtedy na szlifowanym ostrzu pojawia się rdzawy nalot. Jest to łatwo zakonserwować, wystarczy użyć odrobiny ropy lub oleju na szmatce, nasmarować trochę ostrze i wszystko powinno być zabezpieczone przed rdzewieniem. W zestawie do tego noża standardowo dodawana jest skórzana pochwa. Jest to pochwa wykonana z kawałków skóry. Produkcja meksykańska, nie chińska, o dziwo. Co tu dużo o niej opowiadać, no, jest wykonana solidnie. Jak widać, na końcu
Przy są wzmocnione nitami. Na dole otwór do spuszczania wody jest tu zrobione właśnie w celu spuszczania wody, w celu pozbywania się wszelkich opiłków, piachu czy czegokolwiek, co to może być. Zapięcie. Jeden nap na skórzonych paskach. Solidne, mocne. Raczej nie zgubimy tego noża w ten sposób, chyba że nie zapniemy zapięcia. Wada. Ściera się czarna powłoka przy wkładaniu noża. Ściera się od paska. Ściera się na wierzchu przy pocieraniu o gałęzie. Zamiast tej pochwy, wolałbym pochwę wykonaną z Kydexu. Jednak jest to opcja płatna dodatkowo. Jak już mówiłem, nóż używam dosyć długo, około 6 lat. Jest to nóż przystosowany do ciężkich prac. Grube ostrze. Na pewno się nie złamie. Muszę przyznać, że nawet rąbałem nim drzewo na opał do ogniska. Najbardziej zużywał się przy ostrym cięciu suchej akacji, najtwardszego drzewa, z którym się spotykał. Nóż ten nadaje się też do celów survivalowych, takich jak przygotowanie jedzenia. Można nim spokojnie pokroić chleb ze względu na dosyć długą powierzchnię płaskiego szlifu. Co dalej tu o nim opowiedzieć? Dobrze leży w ręku. Dobrze nim operować. Mocny, niezawodny nóż. Ostrze clip point z długim fałszywym ostrzem, tym szlifem, który widzimy tutaj, ułatwia wbijanie. Szlify po bokach trochę zmniejszają masę. Nie wiem, czy mają wpływ na właściwości tnące. Fajnie wyglądają. Taka moja opinia. To tyle, co mogę powiedzieć o nożu K-Bar 1211. Zapraszam do oglądania pozostałych odcinków Szkoły Partyzantów. Czołem.